ziomeczki, z tej strony Szybki Banan. Dziś będę wam prezentował mod Thora na serwerze MC Survi. Ja szybko wybieram klasę, ponieważ zaraz zacznie się gra i walka. Już końcówka, szczerze mówiąc, jest meczu. Dlatego wow, jakieś do góry nogami ekrany. Ja mam niewidzialność, szybko ją wyłączę, bo byłem na lobby, okej. Gram zwykłą postacią, przywołam sobie tylko Emerald i przywołam sobie zaraz miecz Thora. Przepraszam, mod Thora, który będę wam dzisiaj prezentował. Mod, tak jest. Mam go w ręku i zobaczcie, będę tylko z tego młotu korzystał. Jest masa potworów, praktycznie same potwory. Ten młot ma dwa ataki, lewym przyciskiem i prawym przyciskiem myszy. Zobaczcie, co mogę robić lewym przyciskiem. Pyk. Rzucam tym młotem, on trafia w kogoś. A prawym, zobaczcie, takie błyskawice potrafię wypuszczać. Kozacka sprawa, ja muszę tylko szybko bronić już świątyni, tak, bo już jest atakowana. Zobaczcie, ja rzucam tym młotem, on przebija na wylot te potwory. Zabiłem już kilka potworów, jak widzicie na czacie, młot Thora. Ten błyskawice z tego młota Thora, one naprawdę na mega odległość, zobaczcie ile już osób zabiłem, mega odległość zabijają. Ten młot Thora zabija również przez ściany, super sprawa, zobaczcie, rzucam, on wraca dwa razy jak atakuje. Nie muszę stać blisko, żeby zaatakować tymi błyskawicami, co parę sekund ja mogę wypuścić podczas zwykłego ataku. Tak jest, znowu trafiłem, znowu parę osób zabiłem, mimo że na ekranie była tylko jedna. Zobaczcie, jak daleko rzucam tym młotem, on zaraz do mnie wróci. Zaraz wam pokażę też ten młot, jak wygląda w ekwipunku. Gdzieś daleko poleciał, ale zaraz wróci na pewno. O, wrócił. Ktoś tam z nas znowu bije. Szybko. I kolejny zabity. Tak jest, młot Thora naprawdę rządzi. Jedna ważna rzecz, tego wam nie powiedziałem, ale to też jest bardzo istotne. Jeśli zabijecie chociaż jednego potwora, właśnie, później puszczacie tą błyskawicę i ona zabija już wszystkich. Ta błyskawica wali 20 kratek przed wami, za wami, pod wami, nad wami, wszędzie, w każdym kierunku. Zrobiłem to naprawdę mega OP, ale tak, no, zobaczcie. Tych błyskawic muszę kilka uderzyć normalnie, żeby zabić takiego potwora. Aż chyba 3 razy musiałem uderzyć. Ale jeśli zabijemy kogoś, to później wystarczy tylko jedna. Zobaczcie, policzmy. Raz. On się jeszcze wyleczył. Dwa. Trzy. O, i zobaczcie za tym trzecim razem. Cztery, pięć osób na raz zabiłem. Pięć osób, bo pewnie każdy był przy świątyni. Mega potężna broń. Rzucaniem tym młota Thora zadajecie znacznie większe obrażenia niż po prostu z taką błyskawicą. Ale jest to kozak, zobaczcie. Pomocy. Tak jest, zobaczcie jakie kombo. Zabiłem 6 osób na raz. Wszyscy, co tutaj byli w obrębie, każdy chciał mnie zaatakować. Młot jest naprawdę kozacki i naprawdę bardzo silny. Jedna ważna rzecz, ja ten młot jeszcze na pewno będę reedytował. Czyli on będzie albo trochę słabszy, albo trochę silniejszy, zależnie od tego, co gra pokaże, co pokażą testy. Teraz jak widzicie, on dużo mi daje, ale też jeśli bym wziął zwykłe ostrze. A i nie mam permisji tutaj niestety. Jeśli bym zwykłe ostrze wziął, to też bym zrobił niezłą rozpierduchę. Ale zobaczcie, młotem można po prostu rzucać i to jest naprawdę kozacka umiejętność. Wiedziałem, że wam się to na pewno spodoba i jestem przekonany, że pod tym filmikiem będą pozytywne komentarze na temat tego młota. Wybrałem młot ten, który wy wybraliście tak naprawdę, ponieważ ponad 80% komentarzy wskazywało na młot numer 1. Każdy chciał jednak, żeby ten młot, który mam w ręku, był wybrany. No i jest wybrany. Mam nadzieję, że te efekty wam się bardzo podobają. Pewnie część z was myślała, że to będzie zwykły efekt piorunna podczas ataku. Taki zwykły, tradycyjny, jak to błyskawica zawsze spada. Ale nie, jak widzicie, ten efekt jest naprawdę kozacki. Wiązka piorunów leci w każdym kierunku. Można jeszcze prawym rzucić tym młotem. On powraca do nas i zadaje podwójne jakby obrażenia, bo raz zadaje jak się go rzuca, a drugi raz jak wraca. I kolejni zabici. Tak jest, młot Thora naprawdę rządzi. Jeszcze tak... ważna rzecz. Na razie młot Thora znajduje się wyłącznie na serwerze ncsurvi.pl i tylko tu jest dostępny. Ten młot na razie kosztuje 30 tysięcy dolarów, czyli tyle samo co ostrze. Nie jest to zbyt dużo, szczerze mówiąc, ponieważ część z was spodziewała się, że będzie to najdroższa broń, ale nie. Kosztuje tyle samo co ostrze. Jeszcze na pewno będzie wyważany, czyli będzie albo wzmacniany, albo troszeczkę osłabiany. Przepraszam bardzo za ten kaszel. Myślę, że też będę mieć troszeczkę inny niż zwykle. Z uwagi na to, że jestem chory, dlatego też nie nagrywałem długo, ale przy młocie pracowałem bardzo intensywnie.
Już w sumie skończyłem już go w pełni i dałem wam go do użytku. No chodź tu, chodź tu. Walcz! Tak jest w końcu. O, teraz jeszcze mokro motora. Fajnie, udało się za pierwszym strzałem. Mało już mam życia. Ale to jest i tak bardzo dobry wynik na klasę, która ma same młoty. Ja nie mam żadnego innego przedmiotu, praktycznie tylko młot. Ile jeszcze do końca? No jeszcze trochę. Ja będę musiał sobie jakieś miksturki załatwić. I to szybko. Jeśli chcę przeżyć. Mogę też pisać komendę mikstura w sumie. Mikstury, mikstury. Tak, dostanę 3. Okej. I lecimy dalej z koksem. Dobra, wracam do ataku. Ale mnie biją na dystans. Dobra, bierzemy się za nich. Powiem wam, że warto też mieć naprawdę dwie bronie, bo jeśli ma się ostrze zagłady, to ostrzem zagłady wystarczy zabić jednego potwora, szybko zmienić na młot i zdobić resztę błyskawicą. Właśnie tą teraz. O, zobaczcie. Ona jest naprawdę kozacka, zabija wszystkich w promieniu 20 kratek. Być może jeszcze to zmienię. Być może to będzie troszeczkę słabsze. Zobaczymy. Albo będzie się można... Albo zrobię tak, że będzie można rzadziej tego używać. Tu jest ze mną... O kurczę. Tak. No niestety zarazili mnie i to może być przez to nasz koniec, bo nie mam żadnego mleka ani... Jeszcze podpalili nas. Fuck. Naprawdę źle jest. Pół serduszka. No rewelacji nie ma. O fuck, jeszcze nas goni. Aj, sam się zabiłem. No dobra, ale myślę, że ten pokaz był adekwatny do tego, co chciałem wam pokazać. 70 sekund do końca. Ja już się zrespię jako zwykły zombie. No i na tym chciałem zakończyć. Myślę, że ta prezentacja wam wiele pokazała. Mam nadzieję, że Mutthora wam się podobał. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dzięki serdecznie również za wszystkie łapki, ponieważ ich było rekordowo wiele pod ostatnim odcinkiem. Mega zmobilizowaliście mnie, żeby stworzyć ten Mutthora. No i mam nadzieję, że docenicie to, że jest już wybrany, jest już stworzony. No i postarałem się jak najszybciej wam go wdrożyć w grę. Już wkrótce pojawi się ono również na pozostałych serwerach. Nie pytajcie mnie o dokładny termin, ponieważ jeszcze go nie znam. Na razie będą małe beta testy tutaj na mcsurvi.pl, a już wkrótce na main serwerze, mainfoxie i innych serwerach, które mają tryb wojownicy VS Potwory, również ten mod się pojawi. Dzięki raz jeszcze serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was serdecznie, ciepłutko, trzymajcie się, pa!